Słowa Ewangelii według świętego Jana. Chwała Tobie, Panie. Na początku było Słowo, a Słowo było u Boga i Bogiem było Słowo. Ono było na początku u Boga. Wszystko przez Nie się stało, a bez Niego nic się nie stało z tego, co się stało. W Nim było życie, a życie było światłością ludzi. A światłość w ciemności świeci i ciemność jej nie ogarnęła. Była światłość prawdziwa, która oświeca każdego człowieka, gdy na świat przychodzi. Na świecie było Słowo, a świat stał się przez Nie, lecz świat Go nie poznał. Przyszło do swojej własności, a swoi Go nie przyjęli. Wszystkim tym jednak, którzy Je przyjęli, dało moc, aby się stali dziećmi Bożymi. Tym, którzy wierzą w imię Jego, którzy ani z krwi, ani z rządy ciała, ani z woli męża, ale z Boga się narodzili. A Słowo stało się ciałem i zamieszkało wśród nas. I oglądaliśmy Jego chwałę, chwałę jaką jednorodzony otrzymuje od Ojca, pełen łaski i prawdy. Oto Słowo Pańskie. Chwała Tobie, Chryste. Kochani, może tak na początek tej homilii i tego naszego zamyślenia nad Słowem Bożym, Słowem Pańskim, zechciejmy popatrzeć na naszego męczennika, na jego życie, na jego posługę, ofiarne życie dla Boga i dla Ojczyzny. W tym roku miałby 75 lat życia, 50. rocznicę kapłaństwa, ale te uroczystości jubileuszowe, złotego jubileuszu kapłaństwa i urodzin jego, diamentowych, celebruje w Królestwie, w Ojczyźnie Niebieskim. Dlaczego dzisiaj postawiliśmy albo poprosiliśmy księdza Jerzego, żeby był z nami? W tym relikwiarzu, po lewej stronie, tam jest część jego dłoni, jego palca. Wskazuje, w którym kierunku i gdzie jest prawda, gdzie należy iść i jak postępować. Bo kochani, trzeba sobie to uświadomić i zapamiętać, szczególnie dzisiaj, gdy chcemy wesprzeć naszą modlitwą, naszą Ojczyznę, że takie pytanie możemy postawić. Dlaczego giną męczennicy? Jaka jest odpowiedź? Dlaczego giną? Dlaczego ksiądz Jerzy zginął, zamordowany? Dlaczego giną? Dlatego, że powody są w nas. Że powody są w nas. Można także odpowiedzieć w takim samym logicznym słowem i zdaniem. Dlaczego Chrystus umarł na ołtarzu krzyża i dlaczego się narodził w Betlejemie i dlaczego się uobecnia w Słowie i w Najświętszej Eucharystii. Właśnie dlatego świadomie i dobrowolnie złożył swoje życie, posługę na ołtarzu naszej Ojczyzny, na ołtarzu krzyża, tak jak Chrystus. Chrystus został okrutnie zamordowany, ukrzyżowany, fałszywie oskarżany przed sądem, przez ludzi i potem w drodze krzyżowej na Kalwarię zakończył swoje doczesne życie. Dlaczego giną męczennicy? Bo powody, dla których giną, są w nas.
Dlaczego Chrystus umarł na krzyżu? Bo ja jestem tego powodem. Moje życie, moje grzechy, moje niewierności, słabości przybiły Chrystusa do krzyża. Kochani, kilka zdań jeszcze choćby o księdzu Jerzym jako o sobie. Chociaż już pewnie dobrze znacie księdza Popiełuszkę, bo dzisiaj szczególna msza święta, bo dzisiaj w sposób szczególny spoglądamy na jego wizerunek, na jego twarz w czerwonym ornacie, męczeńska śmierć. Dobrze wiecie, że miał tylko lat 37. Dobrze wiemy, że 12 lat kapłanem. A dlaczego przyjechał do Warszawy 250 kilometrów ze swojej rodzinnej parafii w białostockiej archidiecezji? Dlaczego? Ano dlatego, że dla niego wzorem życia to był przede wszystkim święty Maksymilian Kolbe. I miał taki zamiar właściwie wstąpić do Niepokalanowa, aby stać się zakonnikiem franciszkańskim. I druga osoba, którą wybrał jednak, to był kardynał Stefan Wyszyński. I dlatego złożył prośbę do warszawskiego seminarium, aby został przyjęty. W czerwcu napisał prośbę o przyjęcie i ciekawe, i można to tak z humorem powiedzieć, bo albo się uśmiechnąć, dlatego że prośbę swą motywuje tym, że mam upodobanie do tego zawodu. Prośbę swą motywuje tym, bo mam upodobanie do tego zawodu. A ksiądz kardynał Prymas, to był rok 1965, napisał na dole admititur, to znaczy niech będzie przyjęty. No i potem 2 lata służby wojskowej, żeby około 300, może kilku tysięcy nawet kleryków z seminariów diecezjalnych, zakonnych było wyrwanych ze studiów, aby im wybić powołanie do kapłaństwa i dlatego zostali wezwani przymusowo do służby wojskowej przez 2 lata. W 1979 roku, proszę Panią i proszę Pana, ksiądz Jerzy zamieszkał obok mnie w sąsiedniej parafii Dzieciątka Jezus. Tam jest taki epitafium, bo ten jeden rok byliśmy razem i właściwie wszystkie lata kolejne, a było to ponad 6 lat, ksiądz Jerzy Popiełuszko był dla mnie bardzo bliskim, bardzo serdecznym i mogę powiedzieć, że niemal jak bratem. Dlatego razem też mogę to potwierdzić, współpracowaliśmy razem w tej parafii i w tej sąsiedniej przez te wszystkie lata. I dlatego na moją prośbę ksiądz Bogucki, jest tam też ta tablica po prawej stronie, ówczesny wtedy proboszcz tej parafii, na moją prośbę, bo mówię: księże prałacie, tu jest wolne mieszkanie, a może by tu mógł ksiądz Popiełuszko przyjechać i zamieszkać. A mieszkał przez ten rok mieszkał przy kościele świętej Anny. Ale tam trzeba było wchodzić po drabince do takiego małego pokoiku. Okienko było w dachu i tam można było spoglądać na Marienstadt. Przyjedźcie, niech przyjedzie. Przyjął go z otwartymi ramionami i to był czerwiec 1980 roku. I tutaj przez cztery lata wiernie służył Panu Bogu, pełnił posługę kapłańską, wiernie służył naszej ojczyźnie. A tak na marginesie mówiąc,
Możemy powtórzyć tutaj słowa kardynała Stefana Wyszyńskiego, błogosławionego od 2 lat prymasa tysiąclecia, który powiedział, że kocham ojczyznę więcej niż własne serce. I chyba te same słowa mógł powtórzyć i powtarzać i może powtarzać dzisiaj, że kochałem ojczyznę bardziej niż własne serce, niż własne życie. I tę mszę świętą za ojczyznę, jak to ksiądz Bogucki powiedział, jego proboszcz tutaj na balkonie, 3 listopada 1984 roku na pogrzebie księdza Jerzego. Powiedział zdecydowanie, że chociaż ksiądz Jerzy już nie będzie fizycznie obecny, to msza święta będzie dalej sprawowana w ostatnią niedzielę każdego miesiąca w intencji naszej ojczyzny. Bo możemy też i to przypomnieć i powiedzieć, że właściwie ta msza święta za ojczyznę była zapoczątkowaną modlitwą, mszą świętą przez księdza prałata Teofila Boguckiego. I ksiądz Jerzy dzięki opatrzności Bożej trafił w jego ramiona i tutaj mógł wraz z księdzem proboszczem tutaj sprawować tę mszę święta, na której, jak pamiętają ludzie starsi, tutaj było 15-20 tysięcy ludzi, uczestniczyłem, a ksiądz Jerzy się bardzo cieszył, że ludzie z całej Polski przyjeżdżali, aby słuchać prawdy, aby słuchać i walczyć i prosić Boga o sprawiedliwość i godność każdego człowieka. I kochany ksiądz Jerzy od samego początku był przekonany, a to się zaczęło chyba już 2 lata wcześniej, przed jego śmiercią, że zostanie zamordowany. On był tego świadomy. On wiedział, że trzeba te wszystkie msze święte uświęcić, ofiarować Bogu właśnie w zjednoczeniu z ofiarą swojego życia, jego życia. On mówił takie zdanie chociażby: ja wiem, że mnie zabiją, ale jeszcze nie teraz. Módlcie się, żeby ktoś był świadkiem mojej śmierci. A kiedy go tak we wrześniu ostrzegano, że żeby nie sprawował, nie przemawiał, to wtedy ksiądz Jerzy powiedział, że przez śmierć i pogrzeb można więcej zrobić jak za życia. A pojechał na Jasną Górę do Częstochowy, to był wrzesień 1984 roku i w poprzednim roku także był na Jasnej Górze z pielgrzymką ludzi pracy. I tam powiedział takie zdanie, że telefonowano do mnie, że jak się odbędzie pielgrzymka robotników na Jasną Górę, to będę zabity. Nie zważam na to, jestem. Ja wiem, że za tę pielgrzymkę muszę oddać swoje życie. Że złożę najwyższą ofiarę, aby to duszpasterstwo ludzi pracy odbywało się i wzrastało. Potrzebna jest ofiara krwi i ja jestem gotów tę ofiarę złożyć. I wiecie, na pewno dokładnie pojechał jeszcze chyba we wrześniu, to było miesiąc przed, do rodziców. Mamo, tą sutannę mama zreperuje, ale nie wiem, kiedy po nią przyjadę. Niech zostanie dla was jako pamiątka. I powiedział także tego słowa, że zamordują mnie, ale nie za jakieś chuligaństwo, ale za wiarę, za Ewangelię. Bo przecież ksiądz Jerzy Popiełuszko wiele razy to powtarzał, że nie głosiłem własnej nauki, własnej mądrości, tak powiedział, ale głosiłem Ewangelię, nauczanie Jana Pawła II i prymasa tysiąclecia. I dlatego tylko i wyłącznie
i tak go pojmując, jego posługę, został zamordowany, okrutnie zamordowany, bardzo okrutnie, i złożył tę ofiarę swego życia na ołtarzu naszej ojczyzny, i Bogu dzięki, że został odnaleziony w tym Zalewie Wiślanym, gdzie go rzucono z 15-metrowej wysokości do Zalewu Wiślanego, i potem po kilkunastu dniach wyciągnięto go z tej wody, sekcja, no i Bogu dzięki, że wrócił tutaj, że jest w grobie, że mamy jego relikwie na ołtarzu, że jest beatyfikowany, że jest błogosławiony, że jest szczęśliwy, że możemy mu składać życzenia urodzinowe i jubileuszu kapłańskiego. I dlatego wołamy: błogosławiony księże Jerzy, nasz męczenniku, módl się za nami i za naszą ukochaną ojczyznę. I jeszcze choćby kilka zdań. Kochani, przyszliśmy do świątyni i stajemy przed szopką betlejemską. Przeżywamy największą i chyba najpiękniejszą tajemnicę naszej wiary. Bóg się stał człowiekiem. To jest niepojęte. Bóg się stał człowiekiem. Dlaczego? Abyśmy się stali dziećmi Bożymi. Abym się stała, czy stał, dzieckiem samego Boga. Przyszedł i jest z nami, aby nas nauczyć, jak należy żyć, jak należy postępować, jak kochać. A w Jezusie Chrystusie Bóg wszedł w życie każdego człowieka, w życie ludzkie, poprzez swoje cierpienia, swoją pokorę, swoją obecność. Jezus Chrystus jest pośrodku nas. Był emigrantem jako maleńka dziecina, bo groziło mu morderstwo, tak jak księdzu Jerzemu, emigrantem do Egiptu. Żył jak biedak w Nazarecie, w cichości przez ponad 30 lat prawie. No i potem zaczęła się jego droga krzyżowa i skończył na krzyżu. Bóg wszechmocny zawisnął na krzyżu. Oddał życie za każdego z nas, za zbawienie całego świata. Stał się dzieckiem, a później i dzisiaj będziemy uczestniczyć, staje się obecnym także znaku eucharystycznego chleba. Przyszliśmy tu do świątyni, aby się pochylić, zadziwić, zastanowić nad narodzeniem Boga w Betlejem, nad tą niezwykłą tajemnicą wiary naszej, żeby zgłębić, żeby się zastanowić, przemyśleć. Bóg przychodzi w wielkiej pokorze jako dziecko i potem wzrasta przez 30 kilka lat. Trzeba przed Chrystusem, przed Bogiem wcielonym uklęknąć, ale bo tylko przed Bogiem można klękać, aby Go adorować, aby Go uwielbiać, aby Mu dziękować z radością za to, że jest z nami, że jest pośród nas, oby tylko wzrastał w moim życiu i postępowaniu codziennym. Amen.